Drugi numer 11, projekt zarządu. Pozytywna opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Bardzo proszę Państwa Radnych o wprowadzenie zmiany daty na uchwale. Nie 19 marca, tylko 17 września. Bardzo proszę. Bardzo proszę. 17 września. Tak jest. Bardzo proszę panu przewodniczącą, panie Jurze. Pozytywna opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego w sprawie zadania projektu za 2018 na rok 2013. Rezygnuje się z zadania wniosek nr 46. Obejdzie lista komisji informatycznego z roku 2015 i przed uchwaleniem mobilowego kwota 30 000 zł. A podwyższe środki przeznacza się na zadanie wniosek 46 komendarnika policji współfinansowanie zakupu radiowozów kwota 30 000 zł. Na zadanie pod nazwą Komenda Miejska Policji współfinansowanie zakup radiowozów jest na 46 przeznacza się dodatkowo 2500 zł. Uchwała w części przeciwnie podjęcia w zasadnieniu wniosku z rozmową radiowozów Komisji Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa. Rada Dzielnicy 18 w tej przeznacza na inne zadanie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. W zakresie tego radiowozu będzie, proszę Państwa, zaprzeczenie wyznaczonego dla naszego komisariatu. Pan Radny Paciorek. Ktoś się jeszcze, jakaś inna dzielnica Nowochódzka się dokłada do tego radiowozu? Jak to wygląda? My w tym momencie kupujemy ten radiowóz, jest kupowany na 3 pa. To jest kwota, którą my dajemy 32,5. Kolejną kwotę daje Komenda Wojewódzka. A jeżeli radiowóz jest jeszcze droższy w zakresie wyposażenia, Komenda Główna daje kolejną kwotę. Czyli jakbyśmy to policzyli razem, to to jest 32,5 razy 3. Razy 3. Czyli są wspólnie. Tak, 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 tak. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jeszcze głos w dyskusji? Tak, bardzo proszę Pan Krzysztof. To może w radiowozie warto by zamontować GPS, żeby sprawdzać, czy jeździ po naszej dzielnicy. Znaczy w odpowiedzi podam, że ten radiowóz w większości na pewno będzie jeździł, proszę Państwa, po naszej dzielnicy. My dzisiaj na terenie dzielnicy posiadamy 3 nieoznakowane radiowozy. Wszystkie te radiowozy mają przejechane powyżej 90 000. To jest ten, który ma najmniej. Kolejny ma przejechane koło 250, a ten najstarszy ma więcej niż 250. No więc to też był, jak powiem tak, w spadku otrzymany od proszę Państwa, jakiegoś tam wydziału. Ale ten radiowóz nowy, to rozumiesz, to jest dodatkowy radiowóz, czy no nie, ten, który jest najstarszy, pójdzie do kasacji. No, no, się nie nadaje do tego, żeby służył jako radiowóz do prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych, prawda? Proszę Państwa, ktoś jeszcze w dyskusji chciałby zabrać głos? Nie widzę, dziękuję, zamykam. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały na druk nr 11? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa Radnych jest przeciw? Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa Radnych się wstrzymał? Dziękuję uprzejmie. Jeden głos jest wstrzymujący. Jedna z Rady przyjęła uchwałę na druk nr 11.